Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przepiękna partia przecudnej urody przed nami. Bohaterami tej partii byli Rashid Nezhmetdinov kontra Mikhail Tal, partia z 1961 roku. Zapraszam serdecznie i jedziemy z tematem, moi drodzy. Działo się w tej partii. E4, rozpoczęły białe, C5, skoczek na F3, obrona sycylijska, jak widzimy. Tutaj Mikhail Tal zagrywa D6, po D4 jest szybkie bicie. To są już standardowe zagrania, które myślę, że moi widzowie potrafią zagrywać. Jeżeli jeszcze nie wszyscy, to możemy się tego uczyć tutaj w taki sposób, że pionki muszą iść do centrum, atakować trzeba to centrum, jeżeli się pionki wymieniają, to figury w centrum sobie zostają ładnie. Skoczek zagrywa na F6 z atakiem na tego piona, prosta sprawa, skoczek na C3, wyprowadzamy drugą już figurę białymi i bronimy pionka E4, sprawa myślę, że prosta. No i w tym momencie oczywiście czarne mają dużo do wyboru opcji, między innymi A6, grając wariant Najdorfa, bardzo trudny, ostry debiut, niezwykle wymagający, dużo wariantów jest w tym debiucie, ale tutaj Tal zagrywa E6, najmocniej przepraszam, co jest też możliwe, Scheveningen to się nazywa, klasyczne Scheveningen. Można tutaj próbować na przykład grać ostre G4, czyli taki atak Keresa tak zwany. No tutaj białe zagrywają gońcem na E2, standardowo posunięcie A6 w tym momencie, nie wpuszczamy żadnej figury. Przede wszystkim A6 jest potrzebne do tego, żeby czasem sobie zagrać hetmanem na C7, żeby taka figura nas tutaj nie męczyła. Hetman C7 w sycylijskiej się bardzo przydaje, ale o tym za sekundkę. Tutaj nastąpiła roszada i właśnie Tal zagrywa hetmanem na C7. Hetman C7 przede wszystkim troszeczkę na linii sobie ładnie działa. Przede wszystkim broni takiego zagrania jak E5 ze strony białych, bo na przykład jakby białe tutaj zagrały F4, a tak zagrały, to przy okazji przestawimy. No i tutaj przede wszystkim, zobaczcie, czarny hetman wspomaga tego pionka po skosie. I na chwilę jest, że tak powiem, spokój. No ale skoczek z B na D7 jest zagrane, więc to jeszcze bardziej wspomaga obronę punktu na E5. Ten skoczek czasem może się przerzucić przez C5, atakować pionka na E4, po ruchu na przykład B5 można próbować skoczkiem również na B6 grać. No bardzo są to zawiłe rzeczy i dosyć trudne. Trzeba by było troszeczkę posiedzieć i poanalizować, ale to jest jak ze wszystkim, moi drodzy. Jedziemy po prostu dalej. G4. No i widzimy, że tutaj białe nie wytrzymują. Ja też nie powiedziałem na początku filmu, moi drodzy, że spotkało się dwóch ultraagresywnych zawodników i ta partia będzie niezwykle wybuchowa, już widzimy po takim posunięciu, które nie jest do końca najlepsze. No dlaczego? Bo tutaj białe chcą atakować szybko skrzydło królewskie, chociaż dla człowieka to wygląda bardzo groźnie. No atakujemy G4, G5 i trzeba się bać. Ale chodzi o to, że czarne nie mają zrobionej roszady, więc ten ruch może nie wydaje się taki bardzo dobry. Można tutaj byłoby czarnymi grać właśnie w taki sposób, właśnie jak gra Tal, B5, to jest dobre posunięcie i tutaj zostało zagrane A3, żeby nie było takiego ruchu B4. Moi drodzy, tutaj goniec zagrywa na B7 sobie i atakuje punkt na E4, więc goniec F3. Z obroną E4 jak najbardziej. No i teraz Mikhail Tal, powinien albo nie powinien zagrać. On zagrał skoczkiem na C5 z atakiem na punkt E4. No cóż, tutaj takim klasycznym zagraniem jest posunięcie właśnie H6. H6 przede wszystkim zapobiega jednej rzeczy. Ja może przestawię. Jeżeli będzie H6 i powiedzmy tutaj białe by się od razu rzuciły na G5, no to wymiana. Jeżeli byłaby wymiana, no to generalnie można, w tym wypadku jest bardzo dobry ruch, ale chodzi o to, żeby tutaj zająć pole E5. Tutaj bardzo dobrym posunięciem było zagranie D5 i od razu byśmy tam atakowali. Zobaczcie, jeżeli mamy D5, od razu atakujemy hetmanem i wieżą dajemy mata praktycznie, a jeżeli tutaj się, powiedzmy, ochronią białe, ochronią ten punkt H2, no to mamy opcję tutaj wybicia. Oczywiście to skoczkiem trzeba wybić, bo skoczek jest atakowany. Także w sycylijskiej pojawia się naprawdę wiele takich kąsków, no ale to ten ruch jest nie po to, żeby tutaj zagrało od razu teraz białe, aczkolwiek zapobiega ruch H6 temu posunięciu. Tak jak już wspomniałem, głównie też walczymy o punkt E5, więc tutaj jak ten pionek by się pojawił na tym miejscu, no to ten punkt E5 już by był nasz, że tak powiem, ze strony czarnych. Skoczek C5 zostało zagrane, hetman E2, piona bronić trzeba jak najbardziej i posunięcie E5. No właśnie. To jest taki, myślę, że klasyczny błąd w Sycylu, że to znaczy tak, chodzi mi o to, że nie wiadomo tak naprawdę do końca, znaczy pewnie wiadomo, specjaliści wiedzą, kiedy zagrać to posunięcie E5 w sycylijskiej. W tym wypadku jest to złe posunięcie, dlatego że puszczamy pole D5 i przede wszystkim pole F5. Właśnie skoczek się tutaj kieruje na pole F5. Zauważcie, że tutaj białe nie wybijają tego pionka, bo by ładnie wyprostowały te piony, tylko zagrywają skoczkiem. Chodzi też o to, że jak na przykład pionek wybije na F4, to gońcem wybijamy, naciskamy mocniej na D6, tutaj skoczek bardzo ładnie działa, no i to wygląda u białych, wyglądałoby bardzo dobrze przede wszystkim. Moi drodzy, G6 ze strony tutaj Michaiła Tala, no i co teraz zagrać? Właśnie. Pewnie większość z nas od razu myśli, gdzie tym skoczkiem uciec. Otóż nie trzeba w ten sposób kombinować. Jeżeli ktoś gra Sycyla białymi, no to musi się liczyć z tym, że będzie grał ostre pozycje, więc tutaj można wtrącić posunięcie bardzo fajne, bicie na E5 i to też tak też było w partii. Nie jest to aż takie trudne posunięcie, dlatego że zobaczcie, że my mamy króla schowanego. Wprawdzie on tutaj, powiedzmy, troszkę jest odkryty, ale ma roszadę, a tutaj król jest w centrum, tej roszady jeszcze nie ma, więc teoretycznie po na przykład takim zagraniu w partii wybijamy na F6 i teraz biały ma dwie rzeczy do wyboru. Jeżeli zagrywa na przykład bicie na G4, no to tutaj goniec bije na G4 i nie pozwala zrobić roszady królowi. Król ma no, spore kłopoty, jest trochę tutaj w takiej małej pułapce, bym powiedział. No a jeżeli pionek w tym momencie by wybił tutaj na E4, no to myślę, że skoczek spokojnie wybija. Po długiej roszadzie, gdzie król się chowa, no bo było zagrożenie ataku na króla, mamy bardzo ładne odejście i to też tak uczulam, żeby bardzo fajnie sobie tutaj zagrać. Chodzi o to, że mamy do wyboru albo bicie na C5, albo coś innego, tak? Ja wolę coś innego jednak niż wymiana skoczka. Zagrywamy sobie takie bardzo fajne posunięcie skoczek G3. Nie dość, że króla troszeczkę chronimy. To jest dobry ruch, gdyż na F5 pojawia się bardzo dobra placówka. Na H5 bronimy takiego zagrania na przykład przez czarne. Przez H5, pionek H5, tak, czarnymi byłby możliwy, teraz już za bardzo nie jest. No i przede wszystkim powiesza G8, też skoczek, zobaczcie, powiedzmy drugi korzuszek tutaj na zimę królowi założył i jest ciepło i bezpiecznie przede wszystkim. No cóż, no tak nie poszło, moi drodzy, po biciu tutaj na E5 Tal odbił na E5, co jest ruchem lepszym zdecydowanie. I teraz... skoczek zagrywa na H6. No, bardzo bajecznie, dziwnie to wygląda. Taki skoczek na H6, biały skoczek już jest na polu H6 u czarnych, gdzie tak naprawdę jeszcze jest dużo figur na szachownicy. Niezwykle, myślę, że rzadki widok tak naprawdę. No i teraz jak reagować? Ten skoczek tutaj może troszeczkę krwi napsuć. Generalnie pewnie się zastanawiamy, czy goniec może zbić skoczka. No... może, tylko czy to będzie miało swoje konsekwencje. Powiem tak, no bicie tym gońcem tutaj skoczka do najlepszych nie należy, gdyż gońcem sobie spokojnie odbijamy i jesteśmy tutaj królem świata tych czarnych pól. Może źle się trochę wyraziłem. Ale generalnie chodzi o to, że czarne pola są przez czarnego gońca bardzo dobrze kontrolowane i bardzo trudno by było grać tutaj czarnymi bez tego czarnopolaka. Moi drodzy, skoczek E6, a najmocniej przepraszam, coś dzisiaj mnie chyba dusi. Teraz zostało zagrane goniec G2. No, proste zagranie. Wieża się otwiera na linię. Okej, goniec zagrywa na G7. Moi drodzy, no tak, to nie było najlepsze posunięcie. I teraz zachęcam Was do pogłówkowania, co by można było tu grać białymi. Mi się narzuca w pierwszej kolejności takie posunięcie skoczek na D5. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch, ale tutaj białe znalazły lepszy. Ja nawet tego ruchu nie analizuję, tylko mi się narzuca. To trzeba było oczywiście przemyśleć. Tutaj białe, moi drodzy, walnęły na F6. No właśnie, właśnie. To jest agresja ze strony białych. Tak jak wspomniałem, ultra agresywni zawodnicy przy szachownicy. Goniec wybił, bo jakie było wyjście? I teraz skoczek zagrywa na D5. I wszystko jasne. Chodziło o zbicie skoczka. Poświęcamy jakość i... skakujemy skoczkiem tutaj ładnie do centrum. Moi drodzy, Tal zagrał hetmanem na D8, ale Co by było, jeżeli goniec by zbił tego skoczka, co się wydaje takim ruchem logicznym, no bo jak coś nas atakuje, mamy, za przeproszeniem, drzazgę w swoim ciele, no to ją chcemy wyciągnąć, tak, bo nam uwiera, ten skoczek bardzo uwiera, no i tak chce się tym gońcem tutaj wybić na D5. Tutaj byśmy wybili i skoczek by zagrał na D4. Moi drodzy, hetman F2. Zobaczcie, że skoczek z hetmanem tutaj atakują, ale my nie musimy tego bronić. Znaczy, nie mogliśmy też hetmanem bronić. Hetman F2 zagrywa, żeby od razu atakować tutaj gońca i patrzeć na pionka F7, gdyż skoczek jest tutaj w gotowości. I teraz jest dużo oczywiście opcji i na przykład można i gońcem nawet zagrać, uciekając, znaczy dając możliwość wybicia na F7, król D8 z ostrą pozycją. Przypominam, że czarne mają jakość więcej, więc mogą próbować w taki, no powiedzmy, dramatyczny sposób się bronić. Można hetmanem na A7, tu z jakimś związaniem spróbować zagrać. No, na przykład tutaj silniki podpowiadają, że najlepszym ruchem jest hetman D6, żeby jednak tutaj bronić twardo. No i moi drodzy, może to się wydaje dobre faktycznie, bo nie ma jakichś przełomów, ale po spokojnym goniec E6 w tej, powiedzmy, burzliwej sytuacji, gdzie poświęciliśmy jakość i na przykład wieża F8, bo nie widać dobrych ruchów, ten punkt F7 był dosyć słabym punktem. No i gramy sobie wieżą na przykład na F1, naciskamy na linii F. Prosta sprawa, jeżeli goniec na G7, no to możemy tu spokojnie C3 zagrać, odpędzić tego skoczka. No i tak naprawdę skoczek jakby tutaj sobie odszedł na B3. Zauważcie, że ten skoczek kompletnie nie ma gry. Przewaga białych tutaj jest zdecydowana, nawet teraz kopnąć na F7 można i tak dalej, patrzeć, rozważać można sobie oczywiście dogłębniej, no ale to już, moi drodzy, nie teraz. Przejdźmy dalej, bo bardzo ciekawe rzeczy się działy. Skoczek D5, hetman zagrał na D8, no i właśnie. I teraz hetman na F2. To, co wcześniej sobie analizowaliśmy, naciskamy na punkt F6. Skoczek na F4. I co dalej? Jedyne dobre posunięcie, które nadal utrzymuje tutaj sporą przewagę dla białych, może tego nie widać gołym okiem, ale napór białych, ta inicjatywa jest spora. Goniec zwyczajnie wybija skoczka. Zauważcie, że ja często powtarzam, że silny goniec czarnopolowy tutaj wymienia się za skoczka, ale to jest uzasadniona sytuacja i pozycja, gdyż po tym posunięciu już gramy konkrety. Powiem w ten sposób, tutaj bicie hetmanem byłoby jak najbardziej dobre. Można byłoby tak grać, tam grożą widełki, grozi bicie na F6. Trochę dziwię się przeciwnikowi, że nie zagrał, chociaż z drugiej strony nie ma się co dziwić, gdyż on jest ultra agresorem, moi drodzy. No nie byłoby, ta partia nie byłaby tak piękna, gdyby nie te zagrania przede wszystkim. E5, moi drodzy, kolejne poświęcenie. Zauważmy, że i tutaj grozi bicie, no ale wtedy odbijamy oczywiście tu, ale z jakim skutkiem i co dalej? No powiedzmy, jeżeli goniec by zbił na D5, to tak nie poszło, od razu mówię, no to to zagranie jest jeszcze gorsze z tego tytułu, że bijemy tu. I okazuje się, że za bardzo nie ma gdzie uciekać król. Jeżeli powiedzmy goniec na przykład by wybił na G2, no to mamy hetman E1, moi drodzy. Hetman E1, powiedzmy król na D7 ucieka i wieża na D1, potem król C7, powiedzmy, wieża bije na D8, powiedzmy, wieża odbija, to w zasadzie obojętnie która, i wybijamy królem i pozycja tutaj myślę, że jest totalnie wygrana dla białych ze względu na przewagę materialną, ale jeszcze zobaczmy sobie, powiedzmy, po tym ruchu, co by było po król F8. Tutaj hetman mógłby dać szacha na B4, no i wiesz, król by wrócił spokojnie na... Spokojnie, niespokojnie na E8. No i byśmy tutaj go męczyli w ten sam sposób, prawda? To samo. Więc tutaj król daleko też nie ucieka. No cóż, ale poszło, moi drodzy, inaczej. Po E5 goniec zbił na E5. Tak sobie Tal wymyślił, że będzie się bronił. No właśnie, jak to jest rzadko spotykane, mówiąc Tal będzie się bronił, tak? Gdyż znamy oczywiście Michaiła Tala z bardzo ostrej gry. No myślę, że ma wielu miłośników swoich, wielu kibiców. Znaczy, źle to zabrzmiało, bo Michaił Tal już oczywiście nie żyje, ale jego partie żyją przede wszystkim i wielu zwolenników jego partii może w ten sposób. Wieża zagrała na E1. Proste zagranie, związujemy i chcemy zdobyć gońca. F6 ze stron czarnych. No i teraz, moi drodzy, kolejne następuje bardzo silne zagranie i trzeba znaleźć, spróbować znaleźć. Można sobie zatrzymać film. Ja już pokazuję, no piekielne zagranie. Przede wszystkim skoczek bije na F6. Kolejne poświęcenie. No i cóż, chodzi o to, żeby ten goniec nie miał punktu, który by go bronił. Znaczy w sensie tutaj pionek już zginął, który go bronił. To miałem na myśli. Hetman wybił, bo wyjścia nie było. No i czy tutaj Rashid zbił na B7? Absolutnie nie, moi drodzy, nie interesują go figury. On ostatkiem tutaj wszystkich sił jedzie na króla. Hetman D4, niezwykle trudny ruch tak naprawdę. Z jednej strony, tak? Z drugiej strony troszkę, można powiedzieć, że widowiskowy bardzo, bo no niby podbicie, ale tu jest związanie, pamiętajmy. A przede wszystkim hetman pomaga wieży tutaj zbić na E5. No i król zagrywa na F8. Ach, znamy te ruchy typu król F8, moi drodzy. Cóż, ale ten ruch już niestety najlepszy nie jest. Następuje bicie na E5 i teraz hetman zagrał na D8. Moi drodzy, co by było, gdyby, powiedzmy, goniec zbił na G2? Jeżeli goniec zbije na G2, zastanówmy się, co byśmy grali. Bardzo łatwy ruch, myślę. Wieża F5 i tu się okazuje, że zdobywamy hetmana. Nie można wziąć w ogóle hetmana, bo jest związanie, a jeżeli pionek wybija, no to zbijamy hetmana, dajemy tam prawie mata, albo wybijamy po prostu wszystkie, prawie wszystkie wieże, powiedzmy, no jedną wieżę wystarczy. Więc takie bardzo ładne zagranie. Tutaj po hetman D8 następuje znowu piękny ruch, moi drodzy. Tak, tak, to jest to samo posunięcie. Wieża F5. Kolejny raz białe poświęcają figurę, tylko że to poświęcenie jest już dosyć łatwe. No wybić należy, bo nie ma wyjścia. Hetman zbija na H8, król na E7. No i jak grać dalej, moi drodzy? Jak grać dalej? Nie mamy już ciężkich figur, nie mamy jak atakować króla. Otóż mamy jak atakować. Zauważcie, że goniec jeszcze tutaj kontroluje bardzo ważne pola, żeby król nie uciekał za daleko. Hetman G7. No i jeżeli król zagra na D6, no to mamy skoczek F7 z widełkami i tak naprawdę zdobywamy hetmana, przewaga materialna. Król zagrywa na E6, no ale niestety jest zagranie na F5. W tym momencie się Mikhail Tal poddał, uznał wyższość przeciwnika. Jeszcze mogłoby nastąpić na przykład król D6 właśnie i to, co mówiłem, skoczek F7, król C5, powiedzmy bicie na D8, wygrana partia. Muszę przyznać, że naprawdę niezwykle interesująca i pełna poświęceń partia szachowa. Tym razem Mikhail Tal został pokonany swoją bronią. Coś nieprawdopodobnego. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie i cześć.